Jakub Lorber, Trzy dni w świątyni Jerozolimskiej. Rozdział dwunasty. Na tę wieść całe kolegium pośpieszyło do sali zebrań, gdzie przywitali ich zebrani zgodnie z ceremoniałem, na którym faryzeuszom zawsze bardzo zależało. Kilku faryzeuszy dało wyraz swemu oburzeniu, gdyż okazało się, że chłopiec nie uczynił niczego na ich powitanie, co można by nazwać choćby cieniem powitalnego gestu. Dlatego jeden z kapłanów przystąpił do mnie, pytając, trochę nieśmiało, dlaczego robię hardą minę i nikomu się nie kłaniam. Odpowiedziałem krótko i stanowczo. To jest zwyczaj przyjęty u Was i Wam równych abyście się wzajemnie witali. Ale ja, dwunastoletni chłopiec, nie mam z tym nic wspólnego. Zresztą, nikt z Was i mnie się nie ukłonił? Z jakiej więc racji miałbym Wam oddać coś, czego od Was jeszcze nigdy nie otrzymałem? Ponadto, nie ma u nas w Galilei takiego zwyczaju, a ja, tym bardziej nie uznaję go. Wy bowiem żądacie od waszego otoczenia honorów i oznak uniżoności, ponieważ ogół uczynił was swoimi panami. A ja także jestem pod pewnym względem szczególnym panem. Dlaczego więc nie ukłoniliście się mi z uprzejmością? Wierzcie mi, ja jako chłopiec, bardzo dobrze wiem, komu należy się z mojej strony ukłon. W każdym razie on się wam nie należy. O wyjaśnienie moich słów zwróćcie się do mojego Rzymianina, jeżeli wam na tym tak bardzo zależy. Ponadto, dziś jest pierwszy dzień po Szabacie, w którym to dniu, podobnie jak w sam Szabat, wszelka wymiana ukłonów i honorów, jest surowo zabroniona, zgodnie z waszymi przepisami, by nie sprofanować szabatu, co zanieczyszcza człowieka na cały dzień. Dlaczego więc żądacie ode mnie czegoś, co sprzeciwia się waszym przepisom? Słudzy świątyni, usłyszawszy to, zamilkli i bezradnie spojrzeli po sobie, a młody Lewita rzekł. Dostojni władcy, z tym arcymiłym chłopcem jest wprost nie do wytrzymania. Najprzykrzejsze jest to, że on wszystko i o wszystkim wie, i tym samym racja jest w każdym przypadku po jego stronie. Wtedy zastępca arcykapłana zwrócił się do rzymskiego komisarza, sędziego, tymi słowy, Wysoki sędzio, według prawa i uznania chłopiec ten skierował nas do ciebie, byśmy się dowiedzieli, dlaczego on nam się nie ukłonił. Czy zechciałbyś oznajmić nam tego przyczynę? Rzekł sędzia. Czemuż nie? Nawet z wielką przyjemnością. Ale nie jestem pewien, czy przyjemność będzie także po Waszej stronie? Odpowiedzieli wszyscy. Prosimy bardzo. Dziś jesteśmy w dobrym humorze i można nam niejedno powiedzieć, czego w innym czasie nie moglibyśmy znieść, rzekł sędzia. W porządku. Więc słuchajcie. Ten chłopiec jest po prostu. Owym cudownym chłopcem z Nazaretu, którego on wczoraj pozornie zastępował. Jak wam się to podoba? Kto wyrządziłby mu choćby najmniejszą krzywdę? Na tego spadnie mój nieubłagany gniew. Kolegium, kiedy to usłyszało, wprost osłupiało z przerażenia. Dopiero po dłuższej chwili Zastępca arcykapłana odzyskał mowę i rzekł do mnie: Dlaczego nie powiedziałeś nam o tym już wczoraj? Gdybyśmy się dowiedzieli o tym zawczasu, na pewno inaczej byśmy z tobą porozmawiali i dalibyśmy tobie inne odpowiedzi, z których byłbyś bardziej zadowolony niż z wczorajszych. Odpowiedziałem: Ależ tak. Jestem tego pewien. Nie chodzi mi jednak o waszą dwulicowość, tylko o prawdę. Dlatego postąpiłem tak, jak widzieliście wczoraj. Gdybym dziś był tym, którym byłem wczoraj, nie dowiedziałbym się od was ani jednego słowa prawdy. W nocy, ze strachu przed rzymskim sędzią, naradzaliście się bardzo szczegółowo, i postanowiliście nie sprzeciwiać się, kiedy zacznę mówić o Mesjaszu. On już jest na tym świecie. Chcieliście mnie po prostu uspokoić i odwrócić uwagę sędziego od sprawy Zachariasza. Ponieważ jednak już nie jestem obrońcą cudownego chłopca, ale nim jestem, przeto nagła i nieprzewidziana zmiana, Udaremniła wasz podstępny plan, a teraz stoicie przed nami bezradni. Mówcie więc, jak się czujecie? Nie wiedzieli, co na to odpowiedzieć, tylko zastępca arcykapłana rzekł, siląc się na uprzejmy wyraz twarzy. A więc to ty jesteś tym cudownym chłopcem, ponieważ jesteś tak mądry, że niczego przed tobą nie można zataić, przeto powiedz: Kto z nas wymyślił ten plan? Odpowiedziałem: Jest nim nie kto inny, tylko ten, któremu ja sam plan podsunąłem. To jest najmłodszy z was, który urodził się w Galilei, a nazywa się Barnabe. Odpowiedź ta była dla Faryzeuszy. Jak grom z jasnego nieba, i ogarnął ich wielki strach. Wielu z nich bowiem miało bardzo nieczyste sumienie. Obawiali się, że zdradzę ich występki Rzymianinowi. Zastępca arcykapłana szepnął jakiemuś Faryzeuszowi do ucha: Oddajmy Szymonowi pieniądze, kończąc tym samym konferencję z tym chłopcem który może nam sprawić jeszcze wielkie kłopoty. Lepiej przestańmy zadawać mu pytania, a jeżeli on postawi nam pytanie, dajmy mu taką odpowiedź, że jej nie zrozumie, nie doczekanie jego, żeby on durniów z nas robił. Ale dostaliśmy się w ładne towarzystwo. Nie ma co. Wczoraj był kimś innym, a dzisiaj jest znów kimś innym. Teraz pewien faryzeusz, uważający się za bardzo przebiegłego, poprosił zastępcę arcykapłana na bok i rzekł do niego: Wiesz co? Dla dobrej sprawy, to już nie jesteśmy zobowiązani odpowiadać temu chłopcu. Dzisiejszy chłopiec nie jest tym, za którego płacono, a za dzisiejszego. Nikt nie zapłacił. Wobec tego nie potrzebujemy mu odpowiadać. Jak sądzisz? Odpowiedział zastępca arcykapłana. Przyjacielu, takim pomysłem chyba cię Bóg natchnął, bo gdy bieda, to pomoc z góry przychodzi. Należy natychmiast ogłosić, że konferencja jest skończona. I prawo domówienia wygasło. Dzisiejszy chłopiec okazał się innym od wczorajszego chłopca, za którego de facto nie zapłacono. Natychmiast zjawił się Herold, oznajmiając z wielkim patosem: Z upoważnienia gremium najwyższego kapłaństwa, świątyni Boga Jahwe, ogłaszam, że dzisiejszy chłopiec, nie jest wczorajszym chłopcem, za którego ofiarowano wysoką opłatę. Posiedzenie uważam za skończone. Cudownemu chłopcu, za którego nie uiszczono opłaty, nie udziela się odpowiedzi na dalsze pytania. Wtedy sędzia wstał z powagą i rzekł. Posiedzenie będzie kontynuowane i będziecie odpowiadać. Dzisiejszy chłopiec jest ten sam, za którego złożono wysoką opłatę. Zmieniła się tylko jego tytularna osobowość i tytuł prawny, którego wyście się nie spodziewali? Według naszych ustaw, okoliczność korzystna dla danej sprawy w niczym nie uszczupla prawa chłopca. Dlatego wydaję mocą niezmiennego prawa następujący werdykt. Posiedzenie będzie kontynuowane przez dzisiejszy i jutrzejszy dzień bez żadnych zmian, niezależnie od tego, jak sprawy się potoczą. Pytajcie, albo odpowiadajcie, jak Wam się podoba. To nagranie, przesłanie Zawiera jedne z najważniejszych informacji, jakie potrzebuje świat ludzi usłyszeć oraz wprowadzić w praktykę. I możesz być posłańcem tych prawd, ukochana istota boska. Wystarczy tylko, że zaproponujesz wysłuchanie tych wiadomości swym bliskim i znajomym. Chodzi nam jedynie o przekaz. Dobra z dobrej woli. Wiedz, że kocham Cię z czystego serca, z pokorą, bezwarunkowo i pragnę Twej miłości dla nas wszystkich. I tak się stało.